Przyjmujemy ten projekt z najwyższym uznaniem, jeżeli chodzi o tempo reakcji Ministerstwa Finansów na postulaty podnoszone przez środowisko bankowe. Ministerstwo Finansów uwzględniło większość postulowanych przez środowisko bankowe zmian. Uważamy, że one będą sprzyjać rozwojowi polskich listów zastawnych i polskich banków hipotecznych. Najważniejsze zmiany postulowane przez środowisko bankowe i uwzględnione przez Ministerstwo Finansów to zwolnienie odsetek od listów zastawnych z obowiązku poboru podatku źródła. To znakomicie otworzy nam rynek inwestorów zagranicznych, który dotychczas był dla polskich listów zastawnych niedostępny. Druga zmiana to jest prawo upadłościowe i zmiany w prawie upadłościowym dotyczące wprowadzenia pewnej procedury postępowania w sytuacji upadłości banków hipotecznych, które umożliwią polskim listom zastawnym uzyskanie odpowiednio wyższego ratingu, a w konsekwencji spadek oczekiwań co do ich rentowności. I trzecia bardzo istotna zmiana to jest wyeliminowanie barier w limitach inwestycyjnych po stronie polskich inwestorów, czyli otwartych funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych. W mojej ocenie dają szansę polskim bankom na pozyskanie długoterminowego finansowania z rynku polskiego i z rynku zagranicznego i w tym sensie rozwój, bardzo istotny rozwój polskiego rynku listów zastawnych i banków hipotecznych. Jeżeli chodzi o harmonogram tworzenia PKO Banku Hipotecznego, to ustawa utwierdza nas w harmonogramie, który przyjęliśmy i będziemy go bardzo konsekwentnie realizować.